Witamy Państwa bardzo gorąco z obiektu Turf Moor w Burnley, mieście położonym w północno-zachodniej Anglii. To tu obejrzymy dzisiejszy mecz przy wyjątkowo sprzyjającej aurze. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Czeka nas dzisiaj to, co futbolowe tygrysy lubią najbardziej. Premier League. Burnley zmierzy się z Evertonem. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Jest już skład Burnley, zatem przyjrzyjmy się bliżej. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Zobaczmy, jak dziś wygląda skład The Toffees. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Piłka w grze. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Uwolnił się teraz. Może spróbować wrzutki. Ojej, co to było? Popisowo zmarnowana sytuacja. Ten strzał mógłby się znaleźć w piłkarskich jajach, ale chorągiewka sędziowska poszła w górę. Tam był spalony. Strata, przejmują piłkę rywale. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Ekipa gości przyjechała tutaj dzisiaj jak na ścięcie, bo granie na wyjeździe idzie im w tym sezonie wyjątkowo źle. Na obcych boiskach mogliby w zasadzie rzucać ręcznik jeszcze przed meczem, bo wygrali w delegacji tylko raz i nie ma słabiej punktującej na wyjeździe ekipy w całej stawce. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Świetnie teraz bramkarz, że też nie strzelili. Teraz z rogu na 11 metr. No i nici z tej dobrej akcji. Ale strzał zablokowany. I za chwilę powtórka z rozrywki. Rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego z rywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu.
Prowadzą zatem 1-0. Van de Beek. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Próbuje teraz szczęścia. Łatwo to broni teraz. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Stara, dobra szkoła w ślizgów ma się, jak widać, dobrze. I doskonała okazja! Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Coleman. Dukure. Sunie skrzydłem z piłką, przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Van de Beek. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Ależ uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Próba pressingu. Co zrobi? Błąd, stracona piłka. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Sędzia odgwizduje koniec pierwszej połowy. Everton jak na razie tutaj prowadzi. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Calvert-Lewin. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Uwaga, może być groźnie, ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Calvert-Lewin. Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Traci piłkę po tym doskoku. Strzela teraz, ale strzał zablokowany. I ładnie mija teraz rywala. Może teraz, może wyrównają. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie.
A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. W pole karne, głęboko teraz. I sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. Everton w ostatnich fragmentach meczu jest niemal ciągle przy piłce. Robią sporo, żeby zwiększyć swoją przewagę do dwóch bramek. Którąś z tych szans w końcu zamienią na gol. Oj, nie wyszedł ten dribbling. Niewymuszony błąd. Piłka dla drużyny przeciwnej. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Nie ma o czym dyskutować. Faul. Sędzia odpisuje przewinienie. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Teraz zagrywa do środka. Ale nie było tam kolegów. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Mogą rozgrywać akcję przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Mogą wyrównać. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. W okolice jedenastki teraz wrzuca. No nie, tak nie można. Jacku, to nawet nie były okolice bramki. Rzeczywiście, nie najlepsza ta główka. Raczej tylko do statystyk. Ale cóż, kto nie próbuje, ten nie strzela. Następnym razem może będzie celniej. I Alan. Gordon. Alan. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Naprawdę udana interwencja. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Na trybunach coraz głośniej widać, jak zależy kibicom na tym remisie. Na razie przegrywają jedną bramką, ale z takim dopingiem wszystko jest możliwe. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Dobra akcja, obrona może być w opałach. A teraz będzie dobra okazja. Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony dzieli się radością z kibicami. To granie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości, trudno się pomylić. Widzimy, jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. No to mamy 2-0. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Zablokowany ten strzał. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Number 36, Dele Alli.
na 11 metr z rogu i zaraz ponownie zobaczymy rzut rożny w ich wykonaniu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboka ta centra z narożnika. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Twarde wejście, ale skuteczne. Przy piłce Beckhorst. Teraz poszedł, jest za obrońcami. No tak. Niewykorzystane sytuacje się mszczą, jak brzmi wyświechtane powiedzenie, ale ta już nawet nie musi. Chyba jest po meczu. Niestety, skoro teraz nie trafili, to już nie zdążą odrobić. Seamus Coleman. Calvert-Lewin. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Czy trafi? Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. A zatem mamy wynik 2-1. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Udane wejście, akcja przerwana. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Dele Alli musi trafić. Gol! To co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Zobaczmy to jeszcze raz. Obrona nie upilnowała, a z takiej odległości nie można się pomylić. Bez szans na udaną interwencję. I koniec meczu. Niespodzianka na pewno. Zespół gości wygrywa, choć w tym sezonie na wyjazdach nie błyszczy.